Dzień dobry skarby, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno zauważyliście, że tydzień temu zostałam mamą chrzestną. To był dla mnie naprawdę wyjątkowy dzień. Planowałam z tego wszystkiego, z tego całego dnia, z moich przygotowań i tak dalej nagrać vloga, ale powiem wam szczerze, że tyle się działo i byłam tak sfokusowana na tym dniu, że tego nie zrobiłam. Standardowo miałam opóźnienie, wiecie, no to tak u mnie normalne, ale za chwileczkę pokażę wam takie krótkie przebitki z tego dnia. Trochę się stresowałam. Ja się rzadko stresuję, ale to był dla mnie ważny dzień i wiecie, byłam tylko raz w swoim życiu na chrzcinach i to było dawno temu, więc w ogóle nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ale wszystko poszło naprawdę fajnie. I w ogóle zanim zaczniemy tego vloga, bo dzisiaj chciałabym wam tak pokazać moje zaległe przygotowania. Bardzo dużo osób pytało mnie i o sukienkę, i o buty. Dlatego dzisiaj wam wszystko pokażę, o wszystkim wam opowiem, ale najpierw chciałabym, żebyście zobaczyli tak w skrócie, jak wyglądał ten dzień. Maybe it's not the wind throwing you off your feet again. Could it be that the odds of your confidence wavering? Ja się, słuchajcie, wzruszam, jak to oglądam i naprawdę to był dla mnie piękny moment i jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam za wszystkie gratulacje, ponieważ dodałam zdjęcie na Instagramie właśnie z moją chrześnicą. Dużo z was do mnie napisało, naprawdę bardzo wam dziękuję. Postaram się być najlepszą mamą chrzestną, jaką Nicola mogła sobie tylko wymarzyć. Cieszę się również, bo tak naprawdę po 20 latach przyjaźni z Olą w sumie stałyśmy się tak jakby rodziną. No i kochani, przede mną kolejne chrzciny. Jedziemy do rezydencji Gubałówka do Zakopanego na chrzciny Charlotte. I kupiłam drugą sukienkę, a właściwie to teraz mam dwie sukienki i do końca nie wiem, w której mam pójść. Właściwie jeszcze mam trzy, bo jeszcze mam tamtą. Jak wy oglądacie ten film, to ja już jestem w Zakopanem i już jestem po chrzcinach. Ale za chwilę chcę wam w ogóle pokazać i prezenty, które zamówiłam dla dziewczyn, i moje sukienki, i buty, i dodatki. Wszystko wam za chwileczkę pokażę, może trochę was zainspiruję. Teraz w ogóle jest, słuchajcie, okres, gdzie jest naprawdę dużo chrzcin. Ja sama totalnie nie wiedziałam, jaki wybrać prezent. Długo się nad tym zastanawiałam. Jeżeli chodzi o prezent dla mojej chrześnicy, to wiedziałam, że będzie to zawieszka i pokazywałam wam już tą zawieszkę tego aniołka z białego złota, z tymi takimi diamencikami. Na żywo wyglądał jeszcze piękniej, naprawdę. Ale zamówiłam jeszcze metryczki. I tutaj myślę, że to jest w ogóle genialny pomysł na prezent, taki trochę inny. I taka fajna pamiątka, zaraz wam je pokażę, ponieważ zamówiłam taką metryczkę i dla Nicolci, i dla Charlotte. Dodatkowo dla Charlotte kupiliśmy jeszcze złote kolczyki i takie słodkie motylki, malutkie, bardzo mnie urzekły i zauroczyły. Zobaczcie, kupiliśmy takie złote kolczyki, motylki. Są mega malutkie, ale prześlicznie wykonane. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo mi aparat nie chce ostrości złapać. Bardzo nam się one spodobały i mi, i Juriowi. No i do tego metryczka. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Tak właśnie wygląda taka metryczka. Ją można sobie powiesić na ścianę, ona jest dosyć duża. Zobaczcie, zajmuje prawie cały stół. Tutaj jest ulubiony miś. Tutaj jest smoczek. Jest też naprawdę fajnie wykonana. Bardzo, bardzo mi się podoba. Wrzucę wam oczywiście w opisie, skąd taką metryczkę zamówiłam. Ja w ogóle myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł na prezent, bo to jest taki oryginalny. Fajna pamiątka, w sumie jak potem Nicolcia będzie starsza, to będzie sobie widziała, jak wyglądała, jak była malutka, ile ważyła. Taką samą metryczkę mam też dla Charlotte. Jest teraz w samochodzie, bo my już jesteśmy praktycznie spakowani. Jutro jedziemy do Zakopanego. Nie mogę się już doczekać, aż moja przyjaciółka Ola wróci z wakacji i da mi to, naprawdę jest takie śliczne. Super, naprawdę. Kochani, jeszcze zanim w ogóle zacznę tego vloga, on jest chaotyczny, wybaczcie mi. Bardzo wam dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego filmu, trochę szalonego, zwariowanego, miałyśmy straszną głupawkę z dziewczynami. I dziękuję wam, że subskrypcje rosną i pomagacie mi dogonić Juria i wygrać zakład. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to mamy zakład, kto pierwszy zdobędzie 100 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam serdecznie.
a ja lecę wam pokazywać moje sukienki, moje buty i dodatki. Na chrzciny Nicoli założyłam takie kremowe czułenka i słuchajcie, dostałam paczkę od marki Bioeco by Arka. Ja ogólnie nie jestem szpilkowa i cenię sobie wygodę, bardzo rzadko zakładam buty na obcasie, ale też na maksa się ucieszyłam, ponieważ nie miałam w swojej szafie tak naprawdę żadnych wygodnych butów na obcasie. No i słuchajcie, te buty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Zacznę może od tych. One są w kolorze nude. Tutaj mają takie fajne wycięcie, bardzo zgrabnie wygląda stópka. Obcas jest w sumie całkiem wysoki. No i ja oczywiście, jak to ja, stwierdziłam, że najpierw pochodzę sobie cały dzień w domu w tych butach, żeby w ogóle zobaczyć, czy dam radę, czy nie obetrą mnie nigdzie i tak dalej. Jury się ze mnie śmiał, bo chodziłam w tych szpilkach i mu obiad w tych szpilkach podawałam i tak dalej. I słuchajcie, buty były naprawdę na maksa wygodne. Buty są całkowicie produkowane w Polsce, z najlepszej jakości skór i naprawdę to czuć, bo ani mnie nie obtarły, ani nie bolały mi nogi, naprawdę są super wyprofilowane. I zaraz wam pokażę, jak wyglądają na nodze. Mój outfit domowy jest trochę nieszpilkowy, ale zobaczcie, jak te buty się prezentują. Są naprawdę mega zgrabne. Uważam, że wyglądają na nodze naprawdę dobrze i bardzo się cieszę, ponieważ one są super i do sukienek, ale też fajnie wyglądają do jeansów. Ostatnio założyłam je do takich mom jeansów, t-shircik i naprawdę no mega fajne. Jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Oprócz tych beżowych czułenek zamówiłam sobie jeszcze takie klasyczne czarne na troszeczkę szerszym obcasie i one już są błyszczące, lakierowane. Też są ze skóry, no i też są mega wygodne. Co prawda w nich jeszcze nie miałam okazji wyjść tak na cały wieczór na przykład, tak jak w tych, bo te to jest po prostu petarda i mogłabym w nich spędzić całą noc i naprawdę są genialne. W tych sobie chodziłam tylko chwilę po domu, żeby zobaczyć, czy są wygodne, ale naprawdę są tak samo wygodne jak te beżowe. Są w ogóle też bardzo podobne, różnią się właściwie tylko tym, że tutaj jest inny obces. Myślę, że te i te buty to jest taki zestaw idealny. Jeżeli ja nie chodzę często w butach na obcasie, to te dwie pary takich mega wygodnych, porządnych, z dobrej jakości skóry butów na obcasie satysfakcjonuje mnie w 100%. Do tych bucików i do tych sukienek kupiłam sobie taką na maksa prostą torebeczkę w kolorze nude i kupiłam ją, słuchajcie, w mango ze złotym łańcuszkiem. Bardzo chciałam, żeby była taka prosta, żeby nie rzucała się w oczy, bo tak naprawdę kupując ją jeszcze nie wiedziałam, jakie będą sukienki. Bardzo fajnie się to razem komponuje, jest delikatnie inny odcień, ale ja też nie jestem fanką jak buty i torebka są tak dokładnie w takim samym kolorze. I też fajnie, bo myślę, że taka torebka mi się przyda potem nawet do jakiejś luźniejszej stylizacji. Oczywiście linki do wszystkich tych rzeczy macie u mnie w opisie. Na te buty mam dla was 30% rabatu z moim kodem. Naprawdę warto, są bardzo porządnie wykonane i z tym 30% rabatem one będą naprawdę w dobrej cenie. Jeżeli uda mi się znaleźć tą torebeczkę, ona była na wyprzedaży, więc nie wiem, ale jeżeli mi się uda znaleźć, to również wam wrzucę i już wam pokazuję sukienkę, którą kupiłam w Sugar Free. A jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni film, to widział, że byłam tam na zakupach, bardzo lubię ten sklep, mam z niego kilka sukienek, teraz jest nowa kolekcja Sandry Kubickiej, która bardzo mi przypadła do gustu. Przymierzyłam jeszcze inne sukienki oprócz tej, takie już nie na chrzciny. Niestety ta, która mi się najbardziej podobała, jeżeli chodzi o print i kolory, to niestety wyglądała w niej bardzo źle, bo Sandra Kubicka zdecydowanie jest ode mnie wyższa i szczuplejsza. Ale nie zmienia to faktu, że wszystkie sukienki z jej kolekcji bardzo, bardzo mi się podobały i też z jej kolekcji kupiłam sukienkę, zaraz wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda. Wybrałam sobie taką sukienkę, kamera totalnie jej nie odzwierciedla, ponieważ ona ma naprawdę przepiękny materiał, który tak delikatnie połyskuje i jest taką błyszczącą nitką szyty. Z tyłu ma bardzo fajne wycięcie na plecach. Wyszłam na balkon, żeby pokazać wam, jak wygląda w świetle dziennym ta sukieneczka. Oczarowała mnie naprawdę, uważam, że jest bardzo taka dziewczęca i ten materiał jest naprawdę śliczny, bardzo wygodna, super się w niej czuję. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo strasznie wieje. O Jezu, była taka ładna pogoda. Dodatkowo jeszcze przyszła do mnie paczka z Happiness Boutique. Często pytacie mnie o mój naszyjnik listek. On jest właśnie z Happiness Boutique i zamówiłam sobie teraz taki naszyjnik. Tym razem jest to kolor różowego złota. Dodatkowo zamówiłam takie kolczyki. Mega mi się spodobały, ponieważ nie da się do nich zgubić tej zawleczki. To jest jakby jeden kolczyk. I do kompletu zamówiłam jeszcze taką bransoletkę. Myślę, że to wszystko bardzo fajnie wygląda.
Często też mnie pytacie, jak mój naszyjnik listek, czy się zniszczył, zaraz wam pokażę, jest w stanie idealnym. Chociaż naszego non-stop kąpi się w nim, praktycznie w ogóle go nie zdejmuje. Zobaczcie, w jakim stanie jest mój naszyjnik listek po kilku miesiącach noszenia go non-stop. Nie czyściłam go niczym, wiem, że mogę go wyczyścić pastą do zębów i na pewno będzie jeszcze ładniejszy, ale właściwie nie czułam takiej potrzeby, naprawdę on jest w super stanie. Linki do biżuterii znajdziecie razem ze wszystkimi innymi linkami w przypiętym komentarzu. To był taki mega długi vlog zakupowy, bo pokazałam wam właściwie wszystkie moje nowe nabytki. Mam nadzieję, że trochę was zainspirowałam pomysłami na prezent, czy właśnie na stylizację. Teraz jest okres chrzcinowo-komunii do ślubdy, więc mam nadzieję, że moje pomysły wam się przydadzą albo was zainspirują. Ja, słuchajcie, zaraz muszę jeszcze posprzątać całe mieszkanie przed wyjazdem, pojechać do mojej mamy, zostawić jej klucze, zostawić jeszcze Zoli klucze, ponieważ Zolcie i moja mama będą opiekowały się naszymi gnojkami małymi. No a jutro o 5 rano jedziemy już do Zakopanego. Razem z nami jedzie Marysia z Adrianem, także będziemy mieć taki wesolutki autobusik. Podejrzewam, że vlog z drogi i z tych pierwszych dni będzie na kanale u Jurija, ale na moim kanale na pewno pojawi się również jakiś vlog z Zakopanego, może właśnie z udziałem Adriana, Marysi, może Michaela, zobaczymy. Tego vloga będę już montować w Zakopanym i jak wy to oglądać, to już jestem po chrzcinach. Dajcie koniecznie znać, która ze wszystkich rzeczy najbardziej wam się podoba. Tak jak powiedziałam, linki do wszystkiego macie w przypiętym komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. A ja się teraz z wami żegnam, lecę się pakować, lecę do mamy, lecę sprzątać. Jezu. Całuję was mocno. Do zobaczenia we wtorek. Buziaki.